Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji po meczu piątej kolejki BetClick drugiej ligi, w którym Zagłębie Sosnowiec ostatecznie zremisowało z ŁKS-em 2 Łódź 2-2. W pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener drużyny gości, pan Konrad Gerega. Witam serdecznie trenerze i poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór Państwu. Zacznę od tego, że mam ogromny szacunek do tego, jak dzisiaj chłopcy i zawodnicy się zaprezentowali. No, trudne wejście w spotkanie, bo straciliśmy bramkę już w piątej minucie. I wiadomo, z poziomu tego, że naprawdę oni zbierają dopiero doświadczenie w takich momentach, przy takiej publice, to tu trzeba na pewno się nad tym pochylić i mieć ogromny szacunek do nich, że dźwignęli tą sytuację i niewiele brakło do tego, żebyśmy cieszyli się z tego, bo mieliśmy do tego sytuację, żebyśmy mogliśmy tutaj wygrać. Natomiast sam mecz, jeśli chodzi o to, jak chcemy funkcjonować, dużo dobrych rzeczy w budowie niskiej. Chcieliśmy dzisiaj próbować 4 plus 2, taką strukturę, którą na co dzień chcemy wdrażać i tutaj tych momentów było dużo dobrych. Sporo strat własnych na własnej połowie, ale duża liczba ludzi pod piłką spowodowała, że Zagłębie nie mogło wykorzystać tych naszych strat. Trudny moment, jeśli chodzi o drugą połowę. Dominacja Zagłębia, myślę, od początku drugiej połowy do, myślę, 65, 70 minuty. Strzelamy bramkę na 2-1 z ataku szybkiego i tak na dobrą sprawę wynik spowodował, że musieliśmy mocno bronić. Jakość Zagłębia ogromna, jeśli chodzi o grę ofensywną i no i tak jeden moment wykorzystali, więc na pewno tutaj ten remis, nie powiem, że nie czujemy niedosytu przez tą sytuację Alana w końcówce, ale biorąc pod uwagę to, jak zespół się dzisiaj zaprezentował w kontekście charakteru, w kontekście do jakby momentów, jakie chcemy wykorzystywać, jak chcemy budować nasz styl grania, to myślę tutaj ogromny szacunek i myślę, że na tym fundamencie dzisiejszego meczu zbudujemy coś dobrego. Tyle ode mnie, dziękuję. Witam serdecznie. Myślę, że spotkanie dla nas się bardzo dobrze rozpoczęło. 6 minuta, stały fragment gry, strzelamy bramkę i od tej 6 minuty nie wiem, co się wydarzyło. Przestaliśmy grać sami, napędzaliśmy przeciwnika. Doskonale znamy ŁKS. Z racji tego, że syn tam gra, uważam, że ŁKS zagrał najlepszy mecz w tej rundzie. Ale to my mieliśmy dominować, to my mieliśmy grać wysoko. Ten pressing całkowicie był źle zakładany. Oczywiście to jest wszystko do analizy. Ten jeden punkt, na pewno jestem rozgoryczony i to jestem mega rozgoryczony. Po meczu z Zagłębiem Lubin powiedziałem w szatni, że jeżeli uda nam się wygrać z ŁKS-em, to ten punkt będzie zdecydowanie więcej ważył, ale tego się nie udało zrobić i na dzień dzisiejszy w meczach z dwoma zespołami rezerw straciliśmy 2 punkty, zdecydowanie to mogę dzisiaj potwierdzić. Dużo przed nami pracy, myślę, że w końcówce też sytuacja, która mogła nas pogrążyć i mogliśmy schodzić pokonani z boiska, ale jedno mogę, to co zauważyłem, zawodnicy chcieli, byli bardzo mocno zaangażowani, za to im chwała, doprowadziliśmy do remisu, te bramki, które straciliśmy, uważam, że na tak doświadczoną obronę, linię obrony, którą mam, są za łatwe, to są za łatwe bramki, zawodnicy. Wydaje mi się, że lepiej się powinni zachować. Wydaje mi się, dlaczego mówię, bo jeszcze dokładnie tego nie analizowałem, ale tak na gorąco mogę powiedzieć, że tutaj ta linia obrony, która bardzo dobrze funkcjonowała w ostatnich meczach, no dzisiaj nie wyglądała jak monolit. Chcieliśmy troszeczkę zareagować w przerwie. Wiedzieliśmy, że Zalewski ma żółtą kartkę. Chcieliśmy dać szybkiego Milczara na to prawe wahadło, no ale jednak gdzieś tam te sytuacje, te akcje dalej nam się nie zawiązywały. Próbowaliśmy gdzieś w środku coś zmienić, mianowicie
zagrać na 0,2, z 2,6 przeszliśmy na 0,2, puściliśmy Mularczyka, dokoptowując go do Walencji, Pawlusiński na 6 i to w pewnym sensie zafunkcjonowało. Ładna bramka Mulara. Mieliśmy też jeszcze sytuację, którą mogliśmy zakończyć na 3-2, no ale na dzień dzisiejszy musimy się może nie cieszyć, ale zadowolić tym, co mamy. Ten jeden punkt, tak jak powiedziałem, za zaangażowanie dziękuję zawodnikom, ale też chcę dzisiaj bardzo mocno podziękować kibicom, że byli do samego końca z nami. Tak, my będziemy walczyć, trenować, wiemy, o co chodzi i dziękujemy za naprawdę dobre wsparcie ze strony naszych fanów. Dziękuję bardzo, trenerze. Czy są jakieś pytania? Nie, my nigdy do tego nie podchodziliśmy, przynajmniej ja, ani moja drużyna nie podchodziła, że to będzie łatwa liga. Że kibice niektórzy tak zaczęli uwierzyli po tych trzech pierwszych zwycięstwach? Tak, jest gro kibiców, którzy w to uwierzyli, ale jest też gro kibiców, z którymi rozmawiam i wiedzą, że ta liga będzie trudna, tak więc to jest zawsze pół na pół. Ja przestrzegałem zawodników przed tymi meczami z tą młodzieżą, bo sam pracowałem w Akademii Legii Warszawa i wiem, że jeżeli się da im grać, oni mają jakość, potrafią dobrze się pozycjonować, potrafią wygrać pojedynek jeden na jeden i dzisiaj żeśmy zostali skarceni przez to, że pozwoliliśmy im rozwinąć skrzydła i dzisiejszy mecz ŁKS-u uważam, że bardzo dobry z ich strony. Oczywiście patrząc przez statystyki mieliśmy więcej z gry, ale oni byli bardziej intensywnie pracowali na bramki, dwa kontrataki, które się skończyły bramką. Mało tego, jeszcze jeden raz wybijaliśmy osłupek, tak więc naprawdę dzisiaj nie zagraliśmy tego, co chcieliśmy przede wszystkim i tyle.